w dzisiejszym odcinku... Spotkamy się w piekle. Wybór postaci. Barbarzynka, nekromantka, czarodziejka, łotrzyca i druid. Cztery kobiety na jednego mężczyznę. Szczerze myślałem, że będzie to działać troszkę inaczej. Dobra, dajmy czarodziejkę. Wiecie co, zrobimy tak. Bierzemy wtedy czarodzieja, wyspecjalizujemy go w czarnej magii i daj mi niebieskie oczy. Okej. I reszta mnie interesuje, finalizuj. Nazwijmy go Magożul. Będzie co czarował butelkami. Magożul, stęknięcie. Cudowne. Magożul, sfrustrowany westchnienie, nie dostał piątaka. Nie mógł odstawić wózka pod sklepem. Sfrustrowane westchnięcie. Magożul niezadowolony. Ktoś mu zwalił konia. Może to ja robię speedrun do demonetyzacji, nie? Ja wiem, widzowie, ja wiem. Dyszenie z wysiłku. Odpycha 7 wózków naraz. Westchnięcie, odstawił wózki, wyciągnął pieniądze. O bogowie, walka! Użyj myszki, by zaatakować. Jakie głupie. Wow. 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 11 sztuk złota. W sumie śmieszne jest to, że zabijamy jakieś wilczki i z tych wilczków dostajemy złoto. Co to się stało? Nawet wilki mają złoto przy sobie. Co? Wyobraźcie sobie wilka, który idzie do żabki? Co by pan chciał? No to pieczeń z indyka. 7 złotych. No i proszę, daję 7 złotych. Nawet drzewo miało 9 zł. Beczki, 7 zł. Czy on mnie właśnie przeleciał? Co się stało? Właśnie zostałem przeleciany przez wilka. Nie! Proszę, tylko! Boże, nie! Ruiny? O czym on mówi? Magożul, ruiny? Takiej lokacji jeszcze nie znałem. Ta nazwa jest cudowna. Słucham! Mówiłeś coś? Mówiłem! Czy masz piątaka? Mówiłeś coś? Czy masz piątaka? Och, biedactwo! Och, biedactwo? Czy ona sugeruje, że jestem biedny? Zajebać ci? Diabelski foliał. 19 punktów obrażeń na sekundę. Ja to kupiłem! Niech... Wartość sprzedaży 1! Kupiłem za 19... Nie chciałem tego kupić. Dodaję 18, to 19... Po co ja to... Domagam się zwrotu. Jeśli w mroku tych ruin rzeczywiście czai się zło, wyciągnę je na światło dzienne. Naprawdę? O, dzięki ci. Jak ona się zapytała... Naprawdę? To powinno być! Gdzie moje pieniądze? No dobra, czyli musimy teraz wejść do ruin wyjącego lodu. Czajcie, podchodzicie do wyjącego lodu, a on na to... O kurwa, niedźwiedź. Dead, co za parówa. Ej, wow! Jak zabiliśmy go płomieniem, to szkielet został sam szkielet, bo reszta się spaliła. Ej, smart. A w ogóle teraz, jak kupiłem tą książkę, to cały czas z nią łazi. Wyobrażacie sobie, ma jakąś książkę przepisów kucharskich od Magdy Gessler. Martwego jelenia należy pokroić i posolić. Wow! Wow, wow, wow! Poziom trzeci, plus 1 punkt umiejętności. Dobra, jak się je dawało? Na S? Na A. I teraz możemy albo polecieć na ogień, albo... Bicz wyładowań! Czarodziejski żul, co to jest bicz wyładowań? Lodowy pocisk. Lodowy pocisk, ty! Kiedy wyzywacie kogoś, że nie dał wam piątaka, ale to nie będzie dobry pocisk, tylko wszystkich zmrozi. Lodowy pocisk, ty! To jest to! Ja się tylko zastanawiam, jak się używa tej fali piorunów. To się pragnę zrobić piorunujące wrażenie na przeciwnikach. Póki co mi to nie wychodzi, bo nie wiem jak. Może trzeba coś zaznaczyć? Aha, okej. Dosłownie zbić! Pracuj! Jakie głupie. A duży damage daje. Bardzo duży. Tak całkowicie szczerze to daje totalnie duży damage. W sensie piorunki są fajne, wtedy takie dystansowe. Natomiast to... petarda. Ej, tak całkowicie szczerze wciąga mi to. Bardzo fajne. Piekielne korytarze. Czy Magożul poradzi sobie w piekle? Że tak powiem, do tej pory bawię się piekielnie dobrze. Zbadaj bezgłowego kapłana. Ciekawe, czy będziemy się nad nim głowić. Bezgłowy kapłan. Musimy odskoczyć. Ksfal, oszpecony baron. Co to za przeciwnik? Wow, nie wal młotem w ziemię. Tak. Walimy objawa naraz. Ale mu teraz damage'a leci! Bo nie dostaje obrażenia od umiejętności obie, no. Poczekaj, czekaj, w prawie całą kapę zbiliśmy. Do
Dobrze jest. Zadanie wykonane, wewnętrzny brok. Masywna różdżka i masywny kostur. I masywny gracz. Woo! Generalnie wiecie co? Chciałbym w tym miejscu bardzo pochwalić NVIDIA. Już wyobrażam sobie, jakby ten fragment mógł ścinać, gdyby nie technologia DLSS3, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania klatek pośrednich. Serio, spójrzcie tylko na to porównanie. Wraz z włączeniem opcji DLSS3, ilość klatek leci w górę praktycznie dwukrotnie. I to nawet w grach z włączonym ray tracingiem. DLSS3 wykorzystuje sieci neuronowe dostępne na kartach NVIDIA RTX serii 4000. Żeby nie dość, że wygenerować za pomocą sztucznej inteligencji dodatkowe klatki, to jeszcze podnieść rozdzielczość generowanego obrazu za pomocą AI Super Resolution oraz zmniejszyć same opóźnienia dzięki technologii NVIDIA Reflex. I tutaj też warto się na chwilę zatrzymać. Jeżeli planujecie w najbliższym czasie kupować kartę graficzną, to trwa aktualnie promocja, dzięki której kupując wybrane karty graficzne serii NVIDIA GeForce RTX 4000, otrzymać możecie Diablo 4 za darmo! Tak czy siak, jeżeli planowaliście niebawem ulepszać kartę graficzną w swoim komputerze, to zyskujecie na tym darmową grę AAA. No światłość! Niebiosa nam cię zesłały! Jakie niebiosa nam cię sprowadziły? Powiedz mi lepiej! Gdzie moje pieniądze? Magiczny żul w swoim naturalnym środowisku. Chyba za bardzo go uhonorowali. Odstawił za dużo wózków, za dużo piątaków dostał. Co to jest karawana? Oni go już wywożą? Przecież ty się dopiero obudziłeś. Nie no, poczekaj, on im pomógł i teraz... Oni go wystawiają? Co się dzieje? To jest najbardziej emocjonujący przerywnik filmowy, jaki widziałem w życiu. Ja ci powiem, wrota do Eurowizji stoją przed tobą otworem, nie? Tylko poczekaj, czemu tu jest tyle trupów? Jeszcze chwilę! Idą tu cała przeklęta wioska! Co? Wystawili mnie! Nie będzie tak. Macie przejebane. Wystawili mnie! Gdzie jest ta wredna laska? Wdy! Gin! Stanis! Derwin! Torvi! Wani! Widi! Wici! Tak być nie będzie. Gra o tron niczego cię nie nauczyła, Stanis? Czekaj, kto do mnie dzwoni? O, Stanis. Patrzcie, widzowie. Wark level 5 mi odwiedził. Co ty z tego? Uciekaj, szybko, szybko. Tak, czysto teoretycznie, jak to mamy kolesia, który nazywa się Joseph, nie? To myślicie, że jakbyśmy się z nim teraz zbratali, to byłby... Joseph Bratan? Bagożul odróg wymiotny! Nie, jak to pasuje nawet! Nie wytrzymam! Władcy piekieł nadchodzą. Pająki, fuj. Dobrze, pająki to tylko ogniem, fuj, ble. Przestań na mnie tryskać. Nosiciel pająków! Co to jest za zawód? Co ChatGPT zrobił z ludźmi? Ale powiem wam, jestem zazdrosny. Dodali beczkę do gry. Puste butelki. Dziwaczny zbiór pustych butelek. Z niektórych wciąż unosi się woń mocnych alkoholi. O, Bagożulu! Znaleźliśmy święty lud! To jest bardzo duży obszar na mapie. Totalnie wygląda jak miejsce do walki z bossem. Biblioteczka. Co tam się kryje? Okej! No, mówiłem, że totalnie wygląda jak walka z bossem. Jeśli decydujesz się już wtargnąć do mojego domu, grzebać w moich rzeczach, to miej na tyle przyzwoitości, by coś ze mną zjeść. Jestem głodny. Jednak nie walka z bossem. Ech. Znowu pijesz? Nie wytrzymam, Bagożu. Czyli teraz mam sojusznika? Mam sojusznika! Petarda! Mago, żul i lorat! Haha! Kozak. Upadły szaman upadł. W sensie nie, żebym nie miły, ale ten nasz sojusznik to jest bezużyteczny. On póki co totalnie nic nie zrobił. Zresztą go pokonać? Jezus Maria, zero damage'a. Gdzież ja ich łoję jak chcę! Przecież to jest Energo Beach, to jest kabel USB po prostu. Ten sam level damage'a jak stary, kiedy bije was kable od żelazka. I nawet efekty wizualne się zgadzają. Stać! Aby wejść do miasta, musisz wpierw... Nie mamy na to czasu. Beskitak i opluty, to idziemy dalej. Aby wejść do Kiewosadu, musisz wpierw dokonać rytualnego oczyszczenia. Weź kawałek uświęconego drewna z kapliczki i wyryj na nim grzech, który cię kłopocze. Ej, stary, ale ja mam pytanie. Kurwa... Widzisz mnie? Ja jestem człowiekiem bez grzechu, jaki ja mam myśliwy grzech? Co mam tu napisać? Mam kłamać? Wyryj na drewnie napis strach. Gniew, pycha, chciwość, wyryj na drewnie nic nie znaczące wzory. Nie no, pycha na pewno nie, ja jestem umieśniony. Co za strata czasu. Mówiłeś coś? Moją własność znajdziesz u kupca w centrum miasta. Powiedz mu tylko, że cię przysłałem. Dobra, poczekajcie. Pójdę do kupca po jego własność, sekundę. O!
Znalazłem! Powiem, nie wiem czy wiecie, ale ten odcinek nagrywany jest na karcie graficznej MSI GeForce RTX 4080, którą otrzymałem notabene właśnie dzięki uprzejmości firmy MSI. Karty graficzne zwykle pakowane są w takie pudełka. Natomiast ten RTX przyszedł do mnie właśnie takim. Jest to przygotowana specjalnie dla twórców edycja, która poza naprawdę fajnym designem posiada również wyżej wspomnianą kartę. Wręcz ukrytą w wysuwanej ze środka szufladce. Pudełko z kartą zawiera natomiast nie dość, że dedykowaną podkładkę MSI Supreme, to jeszcze dedykowany dla karty bracket, przejściówkę 3 razy PCIe to 12V High Power oraz oczywiście samą kartę, która... Notabene jest naprawdę śliczna i spójrzcie tylko na przebitkach, jak pięknie pasuje do mojego kompa. Same karty graficzne Nvidia od MSI również są objęte promocją, której możecie za darmo otrzymać Diablo 4. A po wszystkie szczegóły odsyłam was do opisu. Teraz ją muszę wsadzić do kompa i nagrać odcinek. Tak, to co widzicie teraz stało się w przeszłości. Znajdźcie jakieś inne miejsce, żeby się ogrzać. Pierwsza tu byłam. Ty się w rogu chcesz ogrzewać, jak tu masz płomień? Co ty, dobrze się czy na rąbana? Chcesz się bić? Wow! Naprawdę nie odkryłem tego punktu nawigacyjnego? Przechodziłem tamtędy i tego nie kliknąłem sobie? Ty chyba trolujesz. Rytuał wyniesienia. Zgładź przeciwniku, by przetrwać rytuał. Dobra, let's go! O kurde, nie! Nie wiem, czy let's go. On jest duży. Fajne! Znaczy zgaduję, że dostaniemy po ryju. Nie no, goni mnie, nie wytrzymie! Przestań! No i dlaczego ta butelka wyleciała poza? Shit! To nie jest przeciwnik dla mnie! Ja dam radę! Ła! Wow, co tu się dzieje? Jak ja to mam przetrwać? Jak ja to zrobiłem w ogóle? Fuck! Ja ci dam niewrażliwość! Ja go pokonałem? Ja teraz muszę zabić resztę. Dam radę. Jezus Maria. Nie, on jeszcze żyje, no co ty gadasz w ogóle? Dobrze. To było stresujące. Pokaż mi, co będzie w tej skrzyni. Buty nowicjusza. 35 szemrzących oboli? Co to jest 35 szemrzących oboli? To brzmi jak jakaś choroba. Na co chorujesz? Na szemrzącą obolę. Hehe, czy myślicie, że jak ich podpalam i on teraz rzuca, to znaczy, że on rzuca palenie? O Boże, mam paskudne poczucie humoru. Mam najlepsze zbroje na całych szczytach. No rzeczywiście najlepsza zbroja. Minus 54. Najlepsza zbroja. Plus 1. 2800 zł, no chyba cię gdzieś. Co to, czekaj, co to jest napisane? Wukodłak. Ja przeczytałem wódkołak. Przeciwnik Magusz Żula. Wódkołak. Ja pierdzielę. O Boże. Dostaniesz? Po co? I po co? Tu. A tu już bystio. No. No przestań mnie gonić, co ja ci zrobiłem? Wow, 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 wow. Nieumarły górnik. Co się dzieje na tym Śląsku? Wyobrażacie sobie, że jedziecie na Śląsk i widzicie ludzi, nad którymi jest napis nieumarły górnik? Śląsk, wy macie jakieś poważne problemy z BHP. Powinniśmy zawrócić. Zebrać rycerzy. I mam na ten czas zostawić moją matkę na pastwę Lilith? Nie, ja idę dalej. Myślę, że jeżeli twoja matka przeszła obok nieumarłych górników i wódkołaków, to już dawno jest bezpieczna. Jeżeli ona jest takim koksem, że to przetrwała, to ja myślę, że serio, nie ma się czym martwić, ziomek. Ale ogólnie też, jak jesteśmy przy tej Lilith, to nie wiem, czy zauważyliście, ale przez cały odcinek w tle zapalona była świeca. Jest to świeca z edycji kolekcjonerskiej Diablo 4, którą przy okazji chciałbym wam pokazać, bo jest totalnie odjechana. Otwieracie ją jak takie wrota. Złote. To nie było planowe. Otwierając edycję kolekcjonerską Diablo 4 dostajecie takie praktycznie złote signum. Nie wiem jak to nazwać. Poza tym to co wypadło to przepiękne artworki z gry, których nie chcę wyciągać z folii, bo są dosłownie zbyt ładne. Z tej strony zapakowana była świeca. Patrzcie w jaki sposób. Macie złotą Lilith i całość jest pokryta tymi różami. To jest przekozackie. Samego pudełka nie będę wam wyciągać, bo nie ma już nim nic ciekawego. Natomiast tutaj znajduje się cała książka o sztuce w Diablo 4. Jest ona dosłownie wypełniona artworkami, tym co robili artyści, co rysowali, jakimiś concept artami, rysunkami, projektami postaci, lokacji, broni, wszystkiego. To jest przepiękne i zdecydowanie warte przejrzenia. Poza tym, idąc dalej w edycji kolekcjonerskiej, patrzcie
na to. Wszystko jest tak skomponowane, czerwień i złoto to jest przepiękne. Znaleźć możecie całą mapę, która prezentuje się w taki sposób, jest naprawdę fajnie wykonana oraz otrzymujecie podkładkę właśnie z Diablo 4. I teraz, jeżeli podoba wam się Diablo 4 i wy również chcielibyście powstać przeciwko złu, to zachęcam do sprawdzenia linków w opisie, dzięki której przy zakupie jednej z wybranych kart Nvidia z serii 4000 otrzymacie grę Diablo 4 za darmo. Osobiście uważam, że do nowych gier warto mieć czasem przewagę technologiczną. I tak, mam tu na myśli nowoczesne rozwiązania w postaci DLSS 3 czy Nvidia Reflex. A jako, że przy takim potencjalnym upgrade'cie karty graficznej można coś dodatkowo zyskać, to tym bardziej zachęcam do sprawdzenia opisu, by poznać szczegóły.